Czyli witamy się ponownie i zajmiemy się dzisiaj stworzeniem już czegoś bardziej ambitniejszego, mianowicie nagramy sobie coś. Mam pomysł na taką prostą melodię rock'n'rollową. Prosta, ponieważ będzie wykorzystywać kilka prostych akordów oraz proste ze względu na wykorzystane instrumenty, aczkolwiek będziemy starali się zrobić stylizację. Jestem fanem wszelkiego rodzaju stylizacji, bardzo lubię to robić, także wydaje mi się, że umieścimy to w złotym, że tak powiem, w złotej erze muzyki, czyli w latach 60. Czyli będziemy starać się już od początku, mając oczywiście pomysł, stworzyć taką aranżację, która by przenosiła nas w tamten okres. Dobra, ale zajmiemy się stworzeniem nowego projektu. Cztery ścieżki stereo, 8 mono. Ok. Zapisujemy sobie nasz domyślny projekt. Jeszcze go sobie zapiszemy jako lata 60. I go sobie tak zapiszemy. Na początku wspominałem, przed chwilą wspominałem, że będę starał się wykorzystać proste instrumentarium. Będą to gitary, jedna gitara elektryczna. I on na razie tylko słychać tak, że tak powiem, z tła, z tego mikrofonu, ponieważ jeszcze jest wyłączony drugi mój adapter. Ale na początku dostosujemy sobie okienka, a wracając do naszych instrumentów, no to będzie gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja, no jakieś organki. Zobaczymy, wymyślimy coś, plus jakieś tak zwane przeszkadzajki dla urozmaicenia całości. Dobra, dostosowujemy sobie nasz projekt do naszych potrzeb, ustalamy sobie czasy, mniej więcej ustalam, że to będzie krótki kawałek, około 2 minut, może trochę więcej. Ustalimy tyle średnio. Poszerzymy sobie nasze ścieżki. Poustawiamy sobie tak, żeby nam to wszystko działało sprawnie. Dobra. Przejdziemy sobie do ustawień. Mamy ustawioną kartę. OK. Dobrze, jest to ustawione. W porządku. Tutaj ustawiłem. Mamy dostępne 4 wejścia i 4 wyjścia. W porządku, urządzenia MIDI również są, widzimy, tutaj się pojawia nasz aktywny pasek po naciśnięciu odpowiedniego klawisza, także w porządku. Dobrze, ale teraz musimy przejść do VST Connections, w skrócie F4 i tutaj sobie ustalimy. Zajmiemy się na początku zagraniem podstawowej ścieżki rytmicznej gitary i ustawimy sobie, że będzie to mono. Albo stereo. No oczywiście nagranie to będzie mono, ze względu na to, że będzie jedna ścieżka z gitary, ale ustawimy sobie jako stereo, po prostu ścieżka będzie tą ścieżką stereofoniczną. I ustawimy sobie akurat też 4 kanał. No i pierwszy not connected. OK. Czyli pierwsza ścieżka, nazwijmy sobie ją gitara rytm. Ja wcześniej, w wcześniejszych kursach wspominałem odnośnie nazewnictwa, żeby stosować, oczywiście jak wygodniej, ale żeby stosować nazewnictwo dość często angielskie, jeżeli pracujemy, powiedzmy, w jakichś większych grupach z większą liczbą ludzi z całego świata, więc to nazewnictwo angielskie jest dość często przydatne. Dobra, już widzimy, że coś się nam tutaj pojawia. Na razie tego nie słyszymy. Włączymy interfejs i podłączymy nasz monitor i słyszymy naszą rozstrojoną gitarę. Zaraz ją podstroimy na prawym kanale. Ale i zastanówmy się tak, podłączymy efekt Guitar Rig, ustalimy sobie 2 kanały, też nic. A to dlatego, że musimy sobie dostosować jakiś efekt z banku pamięci albo stworzyć własny. Ale zanim to, nastrójmy naszą gitarę.
przez wbudowane narzędzie w Guitar Rigu. Oczywiście wstrojenie EADGB. I powoli dostosowujemy to. Jest to bardzo ciekawe narzędzie. W ogóle cała aplikacja Guitar Rig jest bardzo interesująca. Nie przejmujcie się tym, że tą gitarę, tak jak te stuki słychać, ponieważ na nagraniu nie będzie tego słychać. Końcowym. Także jeżeli będę to odsłuchiwać, po prostu będę wyciszać swój mikrofon, tak żeby to było wszystko zachowane w porządku. Dobra. Także po prostu nie będzie się w ogóle nagrywać to z tego mikrofonu, ponieważ troszeczkę idzie z drugiego interfejsu. Dobra. Ale mamy to. No i teraz możemy sobie zbudować własny wzmacniacz, czy całą konfigurację wzmacniaczy, albo skorzystać z jakichś już gotowych, zdefiniowanych wzmacniaczy. Ale pamiętajmy, że to mają być lata 60., czyli dostosujemy to jakąś troszeczkę inną gitarą, jakąś inną gitarę. Najlepiej by było ustawić coś prostego, oczywiście coś, co będzie miało troszeczkę mniej tak zwanego przesterowania. Prosta konfiguracja, suchy sygnał, bardziej mikrofony z powietrza, tremolo. Nasza melodia będzie niewątpliwie bardzo prosta. Będzie składała się z trzech prostych efektów. Przepraszam, nie efektów, tylko chwytów. I to jest wszystko. Dobra, czyli teraz spróbujemy sobie to nagrać. Także słyszymy, że to brzmienie jest, powiedzmy, na takim etapie wystarczające. Będziemy sobie jeszcze je dostosowywać. Będzie to mniej więcej coś takiego. Oczywiście musimy sobie jeszcze dostosować sposób gry. Gra troszeczkę bliżej mostka. Tylko jest wyższy ten dźwięk, ale... Przestawiłem sobie jeszcze ustawienia przystawek. I teraz jest dobra. Dobrze. Wiecie, dostosowanie instrumentu jest bardzo istotną rzeczą i wiem, że może to nie jest do końca tak związane z Cubase'em, ale przydatne jest to przy tworzeniu w ogóle muzyki i pracy w jakimkolwiek programie muzycznym. Dobra, ale teraz sobie nagramy. Oczywiście możemy sobie włączyć nasz metronom.
tak, że on może nam pomóc, czyli możemy sobie ustawić tempo, nie ma problemu. Ale można zrobić coś jeszcze innego, co też polecam, mianowicie dorzucenie sobie ścieżki instrumentu add track, add instrument track, i w naszym przypadku skorzystamy sobie z biblioteki kontakt. W kontakcie, jakby to nie zabrzmiało, w aplikacji kontakt dysponuje aplikacją bazą Abbey Road 60s Drama. Gotowe brzmienia. Ja je sobie tylko wykorzystam tutaj jako mój metronom i przerzucę sobie te sample i oczywiście będę sobie to dobudowywać, powiedzmy, resztę w oparciu też o te sample. Dobrze, oczywiście mogę wykorzystać do tego klawiaturę. Słyszycie, naciskam i mogę również coś dogrywać, że tak powiem, samemu. Ale powiedzmy sobie, przejdziemy sobie do rock and roll, przejdziemy do grooves, straight. Na przykład coś takiego bardziej bluesowego, może być też coś, oczywiście coś szybszego. Na przykład coś takiego jak to. Wpadłem teraz w taki pomysł, że można by było zrobić w taką rzecz, że można by było zrobić dwie stylizacje. I oprócz tej wspomnianej przeze mnie rock'n'rollowej szybkiej, można zrobić też coś takiego jak bluesowa. Taka na przykład jak była przed chwilą. Możemy zrobić coś szybszego. Także tutaj jest wiele możliwości od czegoś bardziej rozbudowanego poprzez coś naprawdę szybszego. Tak jak na przykład to. Można to dobudowywać na naprawdę rozmaite sposoby. Także wiecie, naprawdę jest tego mnogość. To może się przydać. Zwiększyć tempo, ale nie zawsze jest to fajne. Prawda? Ale naprawdę stwarza nam to sporo możliwości
prawda, widzicie, jest tutaj. Na przykład spróbujmy coś takiego. Że to jest jak najbardziej w porządku. Zatrzymujemy sobie i teraz tworzymy sobie, powiedzmy, ścieżkę MIDI. A wróciłem na drugi ekran, mi uciekło. OK, mamy i weźmiemy sobie, przerzucimy to na naszą ścieżkę MIDI. Ona tutaj się powinna znaleźć, się dorzucić tutaj na samo dno. Także na dobrą sprawę niepotrzebnie dorzucam, ale ta ścieżka MIDI nam się jeszcze przyda. Zaznaczamy. I teraz tak, mamy zaznaczony ten nasz cały obszar. Klikamy prawym przyciskiem Edit Fill Loop i mamy wypełnione naszymi samplami. To co zostawimy na razie. Swój mikrofon. Wrócimy sobie do naszego Nativa i do naszego Guitar Riga. Mogłoby to brzmieć trochę bardziej brudno. Oczywiście możemy później dodawać te efekty, ale już fajnie jak na tym etapie, kiedy my to już nagrywamy, brzmi to już w przybliżonym kształcie. Dorzucamy sobie to na spód. No i zobaczmy teraz, jak to będzie brzmieć. OK. Otworzymy sobie teraz to od początku. Ale powiedzmy, że mniej więcej chodzi to o to, brzmi to fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o efekty perkusji, tym zajmiemy się, że tak powiem, w końcowym etapie dostosowywania. Na początku po prostu nagrajmy sobie to. I okej, mamy troszeczkę ponad 2:10 i niech będzie. Ten początek po prostu wejdziemy sobie tak na spokojnie.
to co? Zaczynamy nagranie naszej pierwszej ścieżki gitary. Mamy nadzieję, że miejmy nadzieję, że to się uda od początku. Także zaczynamy. Troszeczkę to zmodyfikowałem. Powiedzmy, że jest to nie najgorzej. Będzie to sobie zjeżdżać, powiedzmy, od minuty 40, no może od minuty 45 do 2 minut, po prostu będzie później tak zwany fade. Dobra, i mamy to. Teraz pasowałoby nagrać, dograć partię, powiedzmy, gitary prowadzącej, bo to gitara rytmiczna. I zrobimy sobie tak, że wykorzystamy ten sam efekt. A ja proszę, będzie po prostu zduplikować tą ścieżkę. Ona to dorzuci swoją copy off, ale my sobie nazwiemy to po swojemu. Gitara Pro. Usuniemy sobie naszą ścieżkę. I powiedzmy, że teraz wrócimy sobie do Guitar Riga. Zmniejszymy sobie poziom tutaj naszego distortiona. Sterowany. I będziemy sobie robić stawkę. Możliwe, że nawet wyłączymy sobie całkiem efekt. I sobie dorzucimy jakąś improwizację do tego. Czyli nagrywamy. Zaznaczone nagrywamy. We'll be right back.
Dobra, jest taka bardzo prosta gitara, tam w pewnym momencie się delikatnie pomyliłem, ale mam nadzieję, że uda się to wyciąć. Okej, to gdzieś w tym miejscu. O właśnie, te dwa elementy można wyciąć. Oczywiście zwiększymy sobie tutaj, tak. Zaznaczymy. Pamiętajmy, Object Selection. OK. Oczywiście wiem, zdaję sobie sprawę, że to brzmi prosto, ale może być. Dodamy jeszcze jedną, ostatnią już gitarę. Zduplikujemy sobie naszą gitarę i do tego sobie dorzucimy zmianę nazwy. Zmodyfikujemy sobie to nieznacznie, usuniemy sobie ten element i dodamy sobie modulację. Leslie Speaker. Ustawimy panoramę w tym przypadku już na lewo, także podsłuchamy sobie kawałek, zobaczymy, czy dobrze to dostosowaliśmy. Wydaje się być w porządku. Dobra, ale zanim do tego przejdziemy, zaczniemy sobie robić już pewien minimalny porządek, ponieważ zaczyna się robić chaos i troszeczkę ciężko niektóre rzeczy dosłyszeć w tym chaosie. Ogarnimy chaos, dorzucimy sobie w naszych toolsach splita. A niekoniecznie. I damy sobie na solo. Troszeczkę nam przejdzie ten sposób na kanał. Jest nie najgorzej. Cofniemy się i nagrywamy. Zaznaczamy sobie naszą gitarę. We'll be right back.
I okej. Widzicie, że nagrała się ścieżka na ścieżce. Poniekąd był to kontrolowany zabieg, aby wam pokazać, żebyście się nie przerażali. Że nagle nagrywacie, coś się gdzieś pojawiło na czymś i kurczę, nie wiecie, jak sobie z tym poradzić. Zatrzymywać czy nagrywać, nie wiadomo, czy się nagra. Okej. Wystarczy wtedy przyjechać. Szara warstwa to jest to, co jest topem, czyli to, co jest na górze. To od spodem klikamy delete i jest w porządku. Także bez nerwacji. Auto backup mam zaznaczone, także nie musimy zapisywać. Jak na razie jest nie najgorzej. Jest nie najgorzej. Odstawimy sobie naszą gitarę. Tak, żeby sobie troszeczkę ochłonęła. I zajmiemy się dalszą pracą. Mianowicie, teraz mam oczywiście te gitary i pasowałoby je odsłuchać razem z tą perkusją. No, na pewno nie brzmią one do końca dobrze, jeżeli chodzi chociażby o poziomy, ale powinniśmy sobie z tym poradzić. Odsłuchamy to i zobaczymy. I nie najgorzej, jak na razie nie najgorzej. Dobra. Dodanie kolejnego instrumentu. Zastanawiam się, co by dodać. I tak zastanawiam się, można dodać oczywiście organy. I właśnie te organy dodamy, ale zrobimy to po krótkiej przerwie, żeby troszeczkę odpocząć i nabrać sił do nagrania naszych organków. No to na razie.